fabryki. Jak można opanować ten ogień? Trzeba patrzeć i słuchać, co się dzieje. Teraz będzie się palił. Tak, teraz będziemy robili takie długotrwające, co najmniej 3 godziny wolno biegnące ognisko. Mając nadzieję, że nie usłyszę takiego dźwięku pum. To znaczy, że coś, co tam w piecu jest, po prostu pękło. Że ogień był za duży. A po tych 3 godzinach to ten mam taki przyrząd. Termopara się nazywa. I sprawdzam, czy się, tak jak wiesz, ktoś umiera, nie? Jak już nie żyje w środku, nie ma pary żadnej, to znaczy, że można zająć się procesem wypału ceramiki. To był 81 rok, jak tam stan wojenny ogłoszono. Faktycznie no trochę ta rzeczywistość, może nawet nie tyle milicji, ile ubecji Służby Bezpieczeństwa bardzo mocno przesiąknęła na teren uczelni. I to zarówno było podczas strajku, jak i po strajku. Bo wiadomo, że uczelnia wrocławska, plastyczna jako ostatnia wróciła w ogóle do normalnego nauczania ze wszystkich. I nie wiem, władze sobie szczególnie w tym mieście jakoś wmówiły, czy po prostu no, miały przekonanie, że to jest główny ośrodek, nie wiem, kontrrewolucji czy czegoś tam. Jeszcze raz widziałem Kamana w szkole plastycznej, w WSSP. Pamiętam na schodach Pawła Jarockiego. No i chyba pierwsza osoba, z którą rozmawiałem. I on mnie od razu skierował do Kamana, ale powiedział, że to jest taki człowiek, którego nie można podporządkować. Że właściwie na pewno nie będzie u mnie grał, czy ze mną gra. Bo się nie da, że on się nie da podporządkować. Zobaczyłem tego Kamana w końcu. No i cóż, no i rzeczywiście on nie bardzo miał ochotę w ogóle nawet rozmawiać. W jakimś roku czy dwóch latach nagle powstało Mickey Mausoleum. Okazało się, że szkoła wydała z siebie Mickey Mausoleum. Szkoła plastyczna. I to był podstawowy skład właśnie. Marek Suchowski, Artur Gołacki, Krzysiek Kubiak, ja, mój brat. I dwie dziewczyny. Żona Krzyśka Kubiaka, Violetta, śpiewała. I żona Artura, Marzena. Czasami doskakiwała się siostra Marzeny, Grażyna, także były trzy wokalistki, dwóch wokalistków. O. Co człowiek czuje, jak zmaga się z takimi żywiołami? Nic nie czuję. Czeka, co się będzie działo dalej. Z pokorą. Ja wiem, czasami wkurwiony na moment, że coś się dzieje źle. Zastanawiając się, jaki rodzaj błędów można popełnić. On jest takim człowiekiem niedostosowanym trochę jakby, nie? To znaczy,
wiesz, jest na przykład takie romantyczne wyobrażenie o artyście, nie? To znaczy konsument ma takie wyobrażenie, że artysta, że konsument sobie kupuje bilet, przychodzi, siedzi, a artysta za niego przeżywa, nie? I Kaman to jest dokładnie taki, wiesz, taki facet, nie? Że on przeżywa jakby tak bardzo, nie? To znaczy się spala, tam przeżywa to, eksploatuje się i tak dalej, nie? I to jest taka osoba. Ale czy to jest dobre, czy to jest złe? Dla niego, czy dla kogo? Dla niego. Jeszcze nie wiem, jakie jest pojęcie, wiesz, co znaczy dobre, nie? No, dobre to jest dla show, nie? Dla widowiska. No, wiesz, jak się dobrze spali na przykład, to jest w ogóle świetnie, wszyscy się dobrze bawią, tylko potem jego głowa boli, czy tam po prostu jest słaby i zmęczony, rozdygotany i coś tam jeszcze. Była warstwa pewna w polskim wykonawstwie, wiesz. Największe, najsilniejsze to coś, to był protest song jakiś taki i to nie mógł być, wiesz, nie za ostro protest song, bo owszem, imperialiści B, i tak dalej, wiesz, tutaj czasem coś B, ale wiesz, albo o miłości, tam innych duperelach, nie? A myśmy walnęli ruski ketchup, taką piosenkę, wiesz, jak się strzelało na ulicach, albo ZOMO na Legnickiej, albo jakieś takie inne rzeczy, nie? Po prostu o tym, co wiesz. To się podobało ludziom. Brzmienie muzyki, to, że nikt tak nie grał i to, że mówiliśmy wprost o tym, co się dzieje dookoła. To były zjawiska na teraz, robione na spontanicznie, w teraźniejszości. Nikt nie myślał o tym, jakie w kategoriach przyczyny i skutku. No to miało być teraz. Teraz było miejsce wyzwolone od komunizmu, odbywał się koncert Kamana i nikt, no, słuchając piosenki Kto dowiedzieć zechce się, kogo weźmie dziś SB, właściwie nie myślało się o tym SB, dlatego że to zostało powiedziane i w tym momencie to SB nie istniało. No, nie istniało nie istniało w tym miejscu, było, następowało poczucie wolności, dawało energię, no, po wyjściu na ulicę, że człowiek stawał się odważniejszy. Mogło być powiedziane, mogło być wyśpiewane, pokazane w performance, namalowane. Tak, to wszystko. Kaman był takim, no, dla mnie energetyzerem. Jak się człowiek źle poczuł, spuścił sobie kasetę, od razu się czuł lepiej. Ktoś myśli tak samo jak ja. Ktoś to tak samo odbiera i widzi. Kto dowiedzieć zechce się, kogo przywiedzi się z B. Gazy bus, babilońska maszyneria dróg. Gazy bus, babilońska maszyneria dróg. Długa, nie trzeba czekać. Ruski ketchup. Tak, zawsze to była bitwa. To pewne, nie wtedy, może nawet teraz. Teraz, wiesz, jakiś inny rodzaj bitwy używam, bo myślę, że dalej jest to rodzaj bitwy. A wtedy była taka, wiesz, ewidentna bitwa. Nie? Może nie bitwa, bójka. Artysta to jest takie stworzenie, który lubi tworzyć, jak ma mocny bodziec, prawda? I niestety, jak już na przykład zabrakło tych mocnych bodźców takich z zewnątrz, no to pozostały te mocne bodźce, w cudzysłowie mocne, z tego świata, czyli zawsze jest to alkohol, zawsze jest to marihuana, czy inne rzeczy, prawda? No i to jakby też, no, zaczęło w życiu, no, w moim życiu, czy w życiu wielu moich przyjaciół, to zaczęło mieć jakieś znaczenie i to bardzo duże, prawda? Ale to też była jakaś ucieczka od tej rzeczywistości, która w pewnym momencie była zabawą na początku, stan wojenny i tak dalej, a potem już zaczęła przytłaczać. Była taka piosenka, Nasza rzeczywistość, nie? W refrenie, nadzieja i czekanie. A takie, wiesz, no, że kurwa tak dłużej być nie może. To nie może tak dłużej trwać, tylko niewiele jesteśmy w stanie zrobić, żeby to zmienić, a po prostu, wiesz, umiejętnie czekać, nie? Wykorzystywać niebo. No. Wszystkie możliwości, wszelkie możliwości, żeby robić to, w co wierzymy, co chcemy robić. Dużo zimnych wstrząsów, dużo telewizji, dużo ślepej wiary, dużo złych decyzji. Nasza rzeczywistość,
nadzieja i czekanie. Nasza rzeczywistość, nadzieja i czekanie. My byliśmy pępiem świata wtedy, to my robiliśmy, no, zmienialiśmy pogodę, przecież tutaj zaklinaliśmy, żeby była w końcu ta wiosna, która miała być nasza, no i przyszła bardzo lekka zima i się wszystko skończyło, także bardzo dużo rzeczy robiliśmy. To było centrum, to niewątpliwie Wrocław no, energetycznie powodował duży wir w rzeczywistości. Kama napisał taki tekst Twarda petarda. To jest w ogóle niesamowitą poezją. Drugi tekst to był... Nie pamiętam tytułu, ale się zaczynało od słów Jestem Kama, uzbecki szaman. Który wiele mówi o kamanie. Jest to na pewno tekst autobiograficzny, taki bardzo szczery, bardzo surowy. I... Myślę, że właśnie taki kaman jest. Ja jestem kaman, uzbecki szaman i mój intelekt i spryt jest wielki. Przypalam trawę, przygrywam reggae jak brak mi szpalu, sprzedaję butelki. Śpiewałeś kiedyś, ja jestem kaman, uzbecki szaman. Jasne, z tym, że wiesz, ostatnio zmieniłem tekst na ja jestem kaman, szaman Shinto. Jest taka fajna religia, która mówi, że ogień i słońce. I co dalej? No? Helikoptery? Zakaz lądowania tutaj. Zero nalotów. Piotr Wilk namówił nas, żebyśmy... Przyprowadził trzech kolesi, którzy śpiewali chorały gregoriańskie, eleganckie chorały gregoriańskie, nie? Co idealnie się wmiksowało w podkład Regory. Nagraliśmy chyba ze cztery piosenki takie, gdzie jego trójka w trio trzech facetów śpiewało. Niewiarygodny efekt to zrobiło. No i koleś miał, cholernie chciał jechać do Jarocina, nie? Miał takie mesjanistyczne jakieś pociągnięcia i... Nas nie bawił Jarocin, mnie nie bawił Jarocin, takie masowe spędy to nie bardzo, nie? I potem, a potem się okazało, że koleś wpadł w takie kłopoty, wiesz, nikt mu nie umiał pomóc, gdzieś zaczął chodzić tego, wyskoczył z 10 piętra. Kapela się rozpadła, nie? Pierwsze miki, nie? To się okazało, że wiesz, no to kosztuje za dużo. Koszta są poważne, bo... Kama to w ogóle jest Krzysztof Kursowicz. Kama się nazywa Krzysztof, nazywa się Kursowicz, a na imię ma Krzysztof. Krzysztof Kłosowicz sobie radzi źle, po prostu jego życie prywatne właściwie nie istnieje. Czy stabilizacja w tym życiu prywatnym nie istnieje. Jego zdrowie psychiczne pozostawia wiele do życzenia. Kaman żyje od jednego leczenia do drugiego. Myślę, że... Trudno to oceniać, nie mi to oceniać, czy on jest szczęśliwy, czy nie. Myślę, że on jakoś próbuje być szczęśliwy w takich realiach, jakie ma do dyspozycji. Nie wiem, czy cokolwiek mi daje spokój. Okej, te fazy spokoju. Nie wiem, no. Napisałem taką piosenkę o walce o pokój. Śmieszno. Trwa bezustanna walka o pokój. Tak długo, jak w samej istocie jest walka o pokój, nie ma mowy o żadnym pokoju, nie można walczyć o pokój. Pokój to nie jest rzecz do wywalczenia, wolność to nie jest rzecz do zdobycia. To jest kwestia wyboru, nic więcej. Wtedy się dzieje tu i teraz, i już jest, i pokój, i wolność, i wszystko. Z tym, że to... nie jestem taoistą, nie jestem mistrzem zen, nie umiem tego opowiedzieć. Czasami zdaje mi się, że to czuję, ale wiesz. Dla żarta walka o pokój, dla żarta walka o pokój trwa. Dla żarta walka o pokój, dla żarta walka o pokój trwa. Czarni stoją na straży pokoju, biali stoją na straży pokoju. Żółci stoją na straży pokoju.
czerwoni stoją i nic się nie boją. Ja życzę mu tego, żeby się pozbierał i dalej pracował. Czy to robił jakąś tam muzykę i teksty pisał, czy próbował robić ceramikę. Kaman jest świetnym rysownikiem. No, jego problem to jest chyba to, że się zbyt szybko nudzi. I skacze z jednego zajęcia, że nie jest stabilny. Po prostu brak mu takiej stabilności. No i cóż, no. Myślę, że on będzie walczył do końca. W pewnym momencie było tak, że autentycznie wyprodukowaliśmy jakąś tam materiał, jakąś kasetę i rozesłaliśmy to, kurczę, po wszystkich możliwych kanałach, po całym świecie. Bo strach był taki, że jak nas zamkną, różne wypadki się zdarzały. Spadało się ze schodów. Po prostu zostawisz ślad, że jakby chcieli, wiesz, nie wiem, zabawić się w Chile, taki pinochetowski reżim tutaj, nie? To nie mogą cię tak zabić bez śladu. A nie nosisz w sobie jakiejś złości na tamten czas, na tamtą rzeczywistość, na tamte układy, na milicję, na... Na milicję na pewno. Zrobić, co zostaje, co go marnuje. Bez wątpienia, tak. Czy teraz z perspektywy czasu myślisz, że to, co robiliście, było ważne? Bo jednak nie była to wyłącznie zabawa. Próbowaliście coś wykrzyczeć, coś zakomunikować. To znaczy, wiesz co, no to było ważne, ale tego nie przeceniam. Nie przeceniam w sensie takim, że to spowodowało, wiesz, nie wiem, dojście Lecha Wałęsy do prezydentury albo, wiesz, nie wiem, upadek tam czegoś, czy coś w tym stylu, nie? To było ważne. Wiesz co, myśmy wychodzili z takiego założenia, że w związku z tym, że nam się nie podoba to, co mówi na przykład tam pierwszy sekretarz i jego wszystkie agendy, to, co mówi po prostu prymas i jego tam wszystkie agendy i to, co mówią różni inni starzy i mądrzy, bo ja mam takie wrażenie, że w ogóle, wiesz, światem cały czas rządzi czy usiłuje rządzić zmowa starców, to myśmy postanowili sobie robić, wiesz, własną kulturę, nie? I to po prostu jest nasza kultura, jest to nasza muzyka, jest to nasza tam sfera jakaś wizualna, nasze filmy, nasze różne rzeczy i po prostu to jest nasza kultura ludowa z Dolnego Śląska, no. I tak, ja to tak widzę, nie? No to się spytaj, a nam się tam rozkłada w tym. Aha, zobaczmy. Masz tą kartkę z rozpiską? Tak. Teraz bym się zrobił pilotem bombowca może. Poszedłbym do szkoły marynarki wojennej, albo do Dublina, albo wiesz, nie wiem, no. Ale teraz sobie żartujesz, czy nie? Nie wiem. Nie, no może nie studiowałbym, wiesz, biznesu. Kurde, nie potrafię sobie wyobrazić w ogóle. Gdyby to było teraz, to może nawet bym nie skończył liceum, nie? Pojechałbym w góry. Wziął siekierę i parę gwoździ, postawił sobie dom. Hodował 5 kur, 1 kozę. Oczywiście, wiesz, ale może lepił garnki. Na pewno chodził na ryby. Na pewno nie występował w telewizji.
jeszcze nie jest skończone, nic nie jest zamknięte, jeszcze wiele rzeczy się może wydarzyć. No i tego, pojedziemy. Być jakieś wyjście stąd. To złodzieja błazen rzekł. Zbyt wiele pokusy trwa, bym mógł to dłużej znieść. Biznesy zbiły mój trunek, a chłop mą ziemię skradł. Czy kiedyś ktoś rozezna się, co jaką wartość ma? Po co się tak podniecasz? Własną pisz słowo złodziej pan. Jest przecież wielu spośród nas, dla których życie to wielki czar. Lecz ty i ja, my znamy to, dla nas inny los. A teraz skończmy już pierwszy, oto nadchodzi. Wierzę, księżniczka patrzy w dal. Kobiety były tu i poszły już, bose lokajstwo z nimi wraz. Gdzieś